Kaplica Najświętszego Sakramentu. Tu jest obecnie przechowywany Najświętszy Sakrament. Tryptyk nawiązujący do kultu Eucharystii, wykonany z dębu przez braci Endlichów z Emeryś w Nadrenii, ukazuje sceny i symbole zaczerpnięte ze Starego i Nowego Testamentu. W otwartym skrzydle po lewej stronie jest przedstawione zmartwychwstanie, a po prawej wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. Dwie sceny wewnętrzne to Boże Narodzenie, z lewej i odkupienie, czyli śmierć na krzyżu, z prawej. Na czas Wielkiego Postu i Adwentu tryptyk był kiedyś zamykany, a wtedy ukazywały się wizerunki świętego Benedykta i Bernarda oraz świętego Wawrzyńca i Stanisława biskupa, patronów tej świątyni. W zwieńczeniu pod baldachimem stoi rzeźbiona postać Chrystusa wskazującego na swoje serce. Umieszczona jest pośród wimperk, fial i mansverków, które dodają lekkości całej konstrukcji i zdecydowanie ją wyciągają ku górze. Klęcznik komunijny, tak zwane balaski, jest podzielony na 7 pól ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu. Biblia Pauperum. To inaczej Biblia ubogich. Była popularną od średniowiecza formą przekazywania nauki Pisma Świętego w obrazach, adresowaną do ludzi nieumiejących czytać. Podobną rolę odgrywały w kościołach również witraże i malowidła. W Pelplińskiej katedrze widoczne są dziś częściowo dwa cykle obrazów o takim charakterze na odwrotnej stronie obu ciągów stal stojących w prezbiterium. Oglądać je można ze strony nawbocznych. Całość powstała po 1620 roku i liczyła około 36 obrazów, które nie wyszły spod jednej ręki. Cykl w nawie prawej obejmuje 5 par malowideł temperowych na desce. Są to ujęte w formie alegoryczno-symbolicznej sceny biblijne, połączone z ilustracją zasad chrześcijańskich. Prostokątne malowidła górne ukazują sceny z Nowego Testamentu. Umieszczone pod nimi obrazy owalne w ramach zbliżonych do kwadratu przedstawiają sceny ze Starego Testamentu lub symboliczne. Obrazy, którym towarzyszą łacińskie cytaty z Biblii lub modlitw, cechuje dynamiczna kompozycja i wprost dramaturgiczne napięcie. Znajdziemy między innymi Archanioła Michała z mieczem i wagą, który depcze Lucyfera. Obraz Bóg sprzeciwia się pysznym, mężczyzna na czworakach ukazany na tle sielskiego pejzażu jest człowiekiem zdziczałym. Jest obraz o zmartwychwstaniu Chrystusa, który stąpił najpierw do piekieł. Jest struź biegnący, który śmieje się z konia i jeźdźca. Wielki struź z rozpostartymi skrzydłami wyprzedza konnego żołnierza w turbanie z pióropuszem.
to antyczny symbol nieśmiertelności. Oznacza tu zmartwychwstałego Chrystusa i Boga Ojca. Jest scena cierpienia Jezusa pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowanego, który umarł i został pogrzebany. Obraz pokazuje, jak Mojżesz wywyższył węża. Podczas wędrówki po pustyni Mojżesz umieścił na słupie w kształcie litery T węża z miedzi, aby patrzyli na niego Żydzi i pokąsani przez węża w ten sposób byli uratowani od śmierci. Obrazy na odwrotnej stronie stal w nawie północnej, wykonane przez mniej wprawnego niż Jan Krik brata lub konwersa, mają nieporównywalnie niższą wartość artystyczną niż te w nawie południowej. Ale układ jest podobny, koncepcja zaś inna. Idee biblijne zostały zilustrowane za pomocą poezji antycznej. Znajdziemy między innymi pokłon trzech mędrców oddających swe bogactwa Chrystusowi. Tu pojawia się niedokładny cytat z elegii Owidiusza. Jest Chrystus Pantokrator, tronuje na szafirowym globie w asyście Matki Bożej i Jana Chrzciciela. I cytat z Eneidy, Wergiliusza. Dłoń wysuwająca się z chmury, znak działania Boga, odsuwa czarną zasłonę i ukazuje perspektywę krużganka, rozjaśnia drogę, przezwycięża niepewność. W więzieniu za kratą Jan Chrzciciel wysyła do Chrystusa posłańców z zapytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem. A w dole cytat z elegii Owidiusza, mowa o losie. Jan Chrzciciel nad rzeką Jordan. A boski rzeźbiarz, dłoń w obłoku, młotkiem i dłutem rzeźbi postać mężczyzny. Chrystus z uczniami przychodzi do Zacheusza. Ale jest też tekst z pieśni Tibulla, komentarz do ofiary Izaaka, ukazanej w momencie, gdy ręka Boga powstrzymuje rękę Abrahama przed zadaniem ciosu i uśmierceniem syna. Gdy w 1895 roku w ramach regotyzacji ze wszystkich filarów i innych elementów nośnych zdejmowano tynk, by zostawić je w surowej cegle, na filarze przy ołtarzu świętych Filipa i Jakuba odkryto zachowany fresk z przełomu XIV i XV wieku. To fresk gotycki ze świętym Krzysztofem, patron podróżnych, chroniący ich od złej przygody, jest tutaj utrwalony.